Wydział Scenografii dzieli się na katedrę scenografii teatralnej, katedrę scenografii filmowej. Prowadzimy zajęcia ze scenografii operowej, z teatru lalkowego, z kostiumu zarówno teatralnego, jak i filmowego. Naszą taką najnowszą specjalizacją jest scenografia gier komputerowych i przestrzeni wirtualnej. Proces projektowy odbywa się w przestrzeni silnika gry VR. Jeżeli chodzi o scenografię teatralną, studenci mogą wybierać pomiędzy właśnie scenografią operową, która jest szalenie wymagającym tematem, łączącym w sobie światło i dźwięk i ruch sceniczny. I to wszystko właściwie musi zostać oparte o zręby inscenizacji, tak żeby można było wszystkie ewentualności przewidzieć. Scenografia lalkowa to nie jest tylko lalka, ale to jest również przestrzeń, w której ta lalka się znajduje. To jest bardzo też istotne, żeby widz, odbiorca identyfikował się z postacią tworzoną przez autora, przez studenta, przez artystę. Dlatego tutaj cała ta przestrzeń jest szalenie ważna, szalenie istotna. Scenografia filmowa obejmuje pełen zakres projektowania od etiud, które często są realizowane z Warszawską Szkołą Filmową, z Łódzką Szkołą Filmową, filmów krótkometrażowych, aż po produkcje pełne, fabularne, pełnometrażowe. Uważamy za bardzo ważne zacząć od kształcenia studentów, od kształcenia ich w rysunku, w malarstwie, w rzeźbie i przełożyć te doświadczenia na przestrzeń scenograficzną. Dlatego przez właściwie cały tok studiów kształcimy studentów plastycznie. Prowadzimy studia jednostopniowe, to znaczy studia trwają 5 lat, kończą się tytułem magistra sztuki i nasi absolwenci właściwie od razu jeszcze na studiach zaczynają pracować w zawodzie. Pracują w telewizji, w filmie, na planie filmowym, w teatrze, bardzo często przy organizacji różnych eventów, koncertów. Nasz program jest na tyle elastyczny, że jesteśmy w stanie wykształcić osoby, które będą nie tylko wspaniałymi artystami, nie tylko będą mogły wciągać widza w swój świat, ale również będą doskonałymi rzemieślnikami, będą w stanie własnoręcznie wykonać to, co sobie zaplanują, to co zbudują jako projekt. Nasz wydział znajduje się w nowym budynku przy Wybrzeżu Kościuszkowskim, w nowym budynku Akademii Sztuk Pięknych. Dysponujemy przepiękną aulą oraz taką salą zwaną Black Boxem, w której znajduje się cały skomplikowany sprzęt oświetleniowy, kamerowy, fotograficzny i potrzebny do naszych działań. Studenci wykonują tam wiele różnych prac, również uczą się reżyserii, uczą się takiego bycia w teatrze. Część naszych studentów również ma zajęcia w Akademii Teatralnej i w Teatrze Narodowym, gdzie poznają techniki i technologie teatru. Dzieje się to bezpośrednio na deskach, tak żeby mogli zaobserwować, jak to wszystko działa, jak działa sztankiet, jak działa zapadnia itd., itd. Jesteśmy wyjątkowo kameralnym wydziałem. Przyjmujemy na rok 15 osób. Część zajęć odbywa się i tak w grupach, w związku z czym ta grupa 15 osób dzielona jest jeszcze na mniejsze podgrupy, w związku z czym działania i lekcje, wykłady, ćwiczenia bardzo często odbywają się w bardzo, bardzo małych, wręcz 2-3-osobowych podgrupach. Jeżeli chcecie Państwo u nas studiować, jeżeli interesujecie się filmem, interesujecie się teatrem, interesujecie się operą, interesujecie się przyszłością scenografii, tą stroną właśnie wirtualną, grami komputerowymi,
ten kierunek jest dla Was. Zapraszamy serdecznie. W trakcie trwania tych studiów wiele się nauczyłam. I to nie tylko jakby odnośnie samego filmu, który najbardziej mnie interesuje, ale i w wielu innych dziedzinach sztuki mogliśmy się sprawdzić. Jednak najciekawsze na naszym wydziale jest po prostu miks wszystkich dziedzin. I to, że każdy z zupełnie innymi zainteresowaniami może je łączyć i one się przenikają. I tak samo, nie wiem, przyszła praca zawodowa też tak wygląda, że za każdym razem robi się coś innego i trochę w inny sposób. I na pewno te studia pomagają nam poszerzyć swoje horyzonty. W trakcie trwania studiów mamy też możliwość współpracy z innymi uczelniami. Mamy zajęcia łączone z Akademią Teatralną, z którymi bardzo często też wchodzimy później w współpracę. W Warszawie jest też szkoła filmowa, w której wiele z naszych studentów sprawdza swoje możliwości. I tak też było w moim przypadku, że równolegle ze studiami próbowałam rozwijać się praktycznie i pracowałam zawodowo. Jest to możliwe do pogodzenia. Jest to na pewno trudne, ale też bardzo, bardzo pomaga nam przyzwyczajenia się do tego zawodu, który jest niesamowicie wymagający, bo bardzo często jest tak, że scenograf jest tą osobą, która pojawia się jako pierwsza na planie i wychodzi ostatnia. Tak samo jest też w teatrze, że to są ludzie, którzy są zaangażowani zdecydowanie wcześniej niż duża część osób pracujących nad projektem. W trakcie trwania studiów mogłam liczyć na wsparcie profesorów, wykładowców naszej uczelni. Na pewno też to dla nas świetnym przykładem i wzorem, bo kadra wykładowców jest niesamowicie inspirująca i motywująca, bo jednak inaczej pracuje się i uczy z myślą, że ma się do czynienia z osobą, która dostała Oscara bądź właśnie siedzi na gali Oscarowej, co jest wspaniałe. Jednocześnie no to są naprawdę cudowni ludzie. Przez to, że mamy tak mały wydział, wszyscy się znają i bardzo często są takie sytuacje, że pracujemy razem. Wykładowcy proszą o pomoc swoich studentów przy różnych realizacjach szkolnych i pozaszkolnych.